Motywowanie niematerialne. Parę refleksji, ale spójrzmy tutaj za oknem, jeżdżą samochody. Być może niektórzy z tych kierowców pracują na Uberze. Ostatnio jechałem do domu, wracałem, wiózł mnie naukowiec z jednej z uczelni, ale nie starczało mu z akademickiej pensji, woził pasażerów. Niedługo potem klient pytał mnie, jak niematerialnie motywować pracowników. Jakich pracowników? No, jeden z nich nosi jakieś worki w jakimś składzie, drugi meble skręca, żeby sobie dorabiać po godzinach. Jak ich w pracy motywować niematerialnie? Można niematerialnie motywować człowieka, który ma przede wszystkim w głowie myślenie o tym, jak zarobić więcej, żeby rodzinę utrzymać, żeby ją związać koniec z końcem. Kochanie, no niematerialnie możemy motywować kogoś, kto ma zaspokojone podstawowe potrzeby i wtedy otwiera mu się obszar myślenia o autonomii, o mistrzostwie, o sensie, o poczuciu sensu tego, co robi. Natomiast jak ktoś ma w głowie przede wszystkim szukanie pieniądza, żeby związać koniec z końcem, nie wysilajmy się na budowanie jakichś idealistycznych systemów motywacji niematerialnej. Dajmy mu więcej pieniędzy, albo dajmy mu spokój, pozwólmy mu robić jego robotę. No, motywowanie niematerialne działa tam, gdzie sprawy materialne nie są fundamentalnymi problemami.